Mam do pana takie pytanie. Pan nam obiecał kilka lat temu 770 miliardów. Pamiętam z tym plakatem, pan takim stał. Czy to jest prawda? Tak? Tak. I co się stało z tymi pieniędzmi? I po drugie jeszcze mam jedno pytanie. Panie ministrze, panie premierze, czy pan cały czas stosuje tą swoją zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać? I czy ludzie mają pracować, tu nie powiem tego niecenzuralnego słowa, który pan użył, za miskę ryżu? Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni spokojnie. Państwo. Szanowni państwo, spokojnie pan premier odpowie. Spokojnie. Szanowni państwo, cieszę się, że są tutaj. Cieszę się, że są tutaj zwolennicy, przeciwnicy. Najpierw opowiem o tych 700 miliardach, 770 miliardach złotych. Szanowni państwo, drogi panie, już teraz część z tych pieniędzy płynie do Polski. Druga część zablokowana przez sędziów i komisarzy i zablokowana na żądanie ludzi z Platformy Obywatelskiej czeka, hańba. Czeka, ale szanowni państwo, jestem spokojny, te pieniądze spokojnie do Polski przybędą, a projekty z tak zwanego KPO już teraz są realizowane. Już na nic nie czekamy, tylko realizujemy te projekty, więc proszę się o to nie obawiać. To zdaje się, że zwolennicy partii, której pan sekunduje, mówili: dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Dziękuję, że pan to przypomniał. Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Tak mówiła Platforma Obywatelska. A nas, szanowni państwo, wręcz proszę, aby rozliczać ze wszystkich naszych obietnic, żeby patrzeć na wszystkie drogi, te, o których pan minister Miller mówił, z godłem i z flagą biało-czerwoną, bo one są z polskiego budżetu. A, i jeszcze pan mówił coś o pracy za niewielkie pieniądze. To ja przypomnę. W czasie Platformy Obywatelskiej za ile się pracowało za godzinę? 2, 3, 4 złote za godzinę. Takie oferty pracy. Za jaka była płaca minimalna? 1750 złotych. 1750 złotych. Płaca minimalna jest teraz więcej niż podwojona. Podatki obniżone dla osób indywidualnych. A co zrobił Tusk? Podniósł składkę na ZUS dla pracodawców. Jakoś pracodawcy czasami nie chcą o tym pamiętać, że ten ZUS jest dzisiaj taki wysoki, w tej wysokości, bo to oni podnieśli składkę. Także bardzo dziękuję panu za te pytania.